Hej, witam Was w nowym vlogu na moim kanale. Dzisiaj mamy 7 sierpnia, niedzielę i dokładnie tydzień czasu minął od Światowych Dni Młodzieży, które się właśnie tydzień temu w niedzielę zakończyły. Ostatnio dodałam vloga na kanał właśnie z tego wydarzenia, ale nic w nim nie mówiłam, dlatego ten vlog będzie taki trochę pogadankowy i opowiem właśnie, jak to wyglądało z mojej perspektywy, co się działo na tym SDM przez cały tydzień. Nawet prosiliście mnie o to, wiem, że jedna osoba prosiła, żebym zrobiła taki film. Ja też właśnie chciałam to nagrać, więc trochę Wam poopowiadam i potem Wam jeszcze pokażę w trakcie tego vloga, jakie pamiątki mi zostały po Światowych Dniach Młodzieży. Także myślę, że może Was to trochę zaciekawić. No i co? Bez zbędnego przedłużania przejdę już do opowiadania, bo jednak trochę się działo na tym SDM. Wróciłam z Krakowa chora niestety. Mam nadzieję, że tego nie słychać, bo jeszcze nie do końca mi przeszło. Nasza pielgrzymka zaczęła się w poniedziałek 25 lipca. Rano pojechaliśmy autobusem do Rzeszowa, gdzie mieliśmy mszę. I potem po mszy jechaliśmy na pociąg, którym jechaliśmy do Krakowa. I z Krakowa potem znowu pociągiem przybyliśmy do Trzebini, skąd autobusem pojechaliśmy do miejscowości Bolęcin, gdzie nocowaliśmy w domach urodzin. Tam każdy dostał plecak pielgrzyma, który Wam potem pokażę i zostaliśmy przydzieleni do rodzin. Ja nocowałam razem z 3 koleżankami u takiej bardzo fajnej pani, także wszystko z noclegiem było ok, było się gdzie wykąpać. I ogólnie mogłyśmy się wyspać, nie tak jak niektórzy nocowali w halach, na salach gimnastycznych w szkołach, no to wtedy warunki były troszkę cięższe, a nam na szczęście się tak udało, tyle że mieliśmy z dojazdem trochę problem, bo codziennie trzeba było tym pociągiem dojeżdżać 1,5 godziny aż do Krakowa. I raz nam się zdarzyło wracać z Krakowa aż 3 godziny, ponieważ 2 osoby zasłabły, były karetki, potem ktoś się bawił hamulcą bezpieczeństwa, także dlatego nam tyle zeszło. We wtorek dopiero się Światowe Dni Młodzieży zaczęły. My pojechaliśmy na mszę rozpoczęcia. No i we wtorek to było chyba tyle, z tego co wiem, a nie, jeszcze wcześniej. Chyba to było we wtorek, nie we środę. Tak mi się wydaje, że to było we wtorek. Zwiedzaliśmy też Bolęcin, byliśmy na skałkach, w stadninie koni. Także to był taki dzień, w którym trochę sobie zwiedzaliśmy tej miejscowości, w której nocowaliśmy. I potem właśnie pojechaliśmy na mszę rozpoczęcia SDM. Natomiast we środę to był taki troszkę luźniejszy dzień, bo pojechaliśmy tylko do Krakowa na próbę, ponieważ w piątek występowaliśmy na drodze krzyżowej. Przy drugiej stacji tworzyliśmy krzyż z kartek, które były podnoszone do góry. Ja byłam przy żółtej kartce, podnosiłam żółtą kartkę i to było pokazywane w telewizji i właśnie z tych kartek tworzyliśmy logo SDM krzyż. Kto oglądał Drogę Krzyżową, to na pewno go widział w telewizji. No i potem we środę po tej próbie byliśmy w Chrzanowie na Festiwalu Młodych. Tam były różne koncerty i mieliśmy też mszę świętą. Natomiast w czwartek byliśmy na mszy, nie na mszy, tylko na przemówieniu papieża Franciszka i potem to chyba było tyle. Nie pamiętam dokładnie już takich szczegółów, dlatego Wam powiem tylko te najważniejsze rzeczy. W piątek była Droga Krzyżowa i tak jak Wam już wspominałam, braliśmy w niej udział. Przy drugiej stacji robiliśmy ten krzyż i po 10 stacji bodajże już poszliśmy, żeby wcześniej pojechać pociągiem. Natomiast w sobotę to już, aha, jeszcze Wam nie powiedziałam, codziennie właśnie jak dojeżdżaliśmy pociągiem do Krakowa, to potem pieszo szliśmy na Błonie, także trochę drogi było do pokonania, a natomiast w sobotę już też jechaliśmy pociągiem do Krakowa, już braliśmy wszystkie bagaże, ponieważ już nocowaliśmy na brzegach i tam musieliśmy dojść również pieszo, około 12 km szliśmy. Na szczęście mieliśmy zamówioną ciężarówkę, która nasze bagaże te większe wzięła, więc tylko musieliśmy ze sobą wziąć plecaki. I jak tam dotarliśmy, to mieliśmy sektor 02 na czuwaniu. Więc byliśmy bardzo, bardzo blisko przy barierkach i udało mi się przed czuwaniem zobaczyć papieża. 2 metry ode mnie przejeżdżał w papamobile, także niesamowite przeżycie. Zapamiętam to na pewno do końca życia, bo drugi raz w życiu na pewno mi się taka sytuacja nie przytrafi. Także mogliście to zresztą zobaczyć na vlogu poprzednim ze SDM, gdzie na początku właśnie Wam to pokazałam.
I na czuwaniu byliśmy właśnie w tym sektorze 02, natomiast po czuwaniu już poszliśmy do innego sektora dalszego i nocowaliśmy również na tych brzegach całą noc. Dużo było ludzi, bo w niedzielę, jak już na tej mszy zakończenia, podobno było 2,5 miliona osób, także to jest niesamowita liczba. Cieszę się, że miałam okazję brać udział w takim wydarzeniu, bo naprawdę już drugi raz w życiu. Nie wiadomo, czy pojadę na Światowe Dni Młodzieży, bo za 3 lata są w Panamie, a to jest już daleko i bardzo, bardzo drogo będzie na pewno. Także bardzo się cieszę, że pojechałam. Co prawda w niedzielę, potem wieczorem 4 godziny czekaliśmy na pociąg, cała byłam przemoczona, zła, ale potem jak już opłynęłam, to wiadomo, się teraz inaczej na to wszystko patrzy i się wspomina bardzo fajnie. Jeszcze z takich śmiesznych sytuacji, które mi się przytrafiły na SDM, to było to m.in. jak raz wracaliśmy pociągiem, który był bardzo napchany, i normalnie biegliśmy od przedziału do przedziału, sprawdzaliśmy, czy można jakoś wejść do tego pociągu i nas odsyłali, bo za ciasno wszyscy stali, no ale do jednego przedziału nam się udało tam wepchać. Była ciasnota, jak nie wiem, i staliśmy z Francuzami i bardzo mi się chciało pić. No i jak tu wyciągnąć picie, skoro mam plecak na plecach, a jest taka ciasnota, jak nie wiem. No i jeden Francuz, normalnie tak jakby mi czytał w myślach, pokazuje mi picie i podaje mi picie, a ja takie what? No i dobra, wzięłam to picie i się trochę napiłam, potem mu podziękowałam. Jeszcze potem z tym Francuzem graliśmy w kółko i krzyżyk na szybie, także było dosyć śmiesznie. I ogólnie co jeszcze? Wymieniałam się również z obcokrajowcami różnymi pamiątkami, ja dawałam im obrazki, oni mi dawali jakieś bransoletki i różne takie drobiazgi, które Wam właśnie teraz pokażę. A więc to są te pamiątki z SDM. Może nie ma ich jakoś bardzo, bardzo dużo, ale dobre i tyle. Nie udało mi się niestety wymienić koszulką z nikim, chociaż pytałam się takiej jednej dziewczyny, ale powiedziała, że nie, bo mają jedne, grupowe, także się ze mną nie wymieniłam. I tak. To jest pocztówka właśnie z poniedziałku 25 lipca ze mszy, wtedy kiedy byliśmy w Rzeszowie, to każdy dostał taką pocztówkę, Światowe Dni Młodzieży Rzeszów 2016. To dostałam od Irlandczyka, Irish Blessing, bardzo fajny krzyż, to jest taka broszka, można ją sobie przypiąć. Kolejna rzecz to jak szliśmy na pociąg, na dworzec, dostałam taki tatuaż, bardzo fajny, długo się trzyma, mam jeszcze ich kilka bodajże, tu jest logo SDM. Kolejna rzecz, siedzieliśmy raz przed przemówieniem papieża koło Włochów i tutaj mamy taką bransoletkę World Youth Day, Kraków 2016, także to dostałam od Włocha. Kolejna rzecz to również jest taka bransoletka, tutaj jest Matka Boża, i to dostałam od dziewczyny ze Słowenii. Kolejna rzecz, nie wiem od kogo to jest, nie wiem jakiej narodowości byli ci ludzie. Właśnie to jest takim logiem SDM. Kolejna rzecz to obrazek, to dostałam od jakiejś zagranicznej dziewczyny, ale jest tu modlitwa po polsku. Nie wiem skąd była ta dziewczyna też. Kolejna rzecz to jest bransoletka Jesus I Trust in You. To było w plecaku pielgrzyma, zaraz Wam pokażę ten plecak. I ostatnia rzecz to jest taki breloczek, taki bucik fajny, pisze na nim Holland i to dostałam od dziewczyny z Holandii. Także to by było na tyle. Bardzo fajne pamiątki, takie drobiazgi, ale wiecie, zawsze będą przypominały o tych wydarzeniach, które się tam rozegrały. Tak w ogóle, jak możecie zobaczyć, zrobiłam sobie ostatnio hybrydy i są to moje pierwsze hybrydy i bardzo mi się podobają. Nie są one przedłużane, są one zrobione na moich paznokciach. Bardzo ładny ten kolor mi się podoba, ale to już wiecie, bo Wam już kilka razy mówiłam. I myślę, że teraz będę dosyć często robiła hybrydy, jak mi nie będą bardzo niszczyły paznokci. Zobaczymy, jak to będzie. Dajcie znać, czy Wy w ogóle też robicie hybrydy i jak często je robicie. I teraz Wam pokażę ten plecak pielgrzyma, który dostaliśmy. Tak on wygląda, tutaj jest logo SDM, bardzo fajny, nawet nie jest taki mały, jest taki no średni, powiedziałabym, dużo rzeczy się w nim zmieści. I teraz wyciągnę te rzeczy, które w nim są. A więc jego zawartość wygląda tak. Jeszcze oprócz tych rzeczy, co tutaj widzicie, był w nim płaszcz przeciwdeszczowy, bardzo fajny, i bandamka na głowę, także też bardzo fajne rzeczy.
A tutaj mamy tak. To jest, niby pisze, że towel, że ręcznik, ale to raczej jako takie szaliki używali tego ludzie, do zdjęć nawet. Teraz to wypakuję. I on wygląda tak, bardzo fajny. Tutaj jest pokazany Kraków, logo SDM oczywiście i z drugiej strony mamy taki fajny napis Amazing Poland. Także bardzo fajna pamiątka, super. I kolejne rzeczy to tak. Ufam Tobie, tu mamy jakiś film, tu mamy mapę Krakowa i tutaj mamy modlitewnik, Jezus ufa Tobie, inna książka o Bożym Miłosierdziu, też bardzo fajna książka, zaczęłam ją już czytać. Kolejna rzecz, przewodnik pielgrzyma, to tutaj chyba te wszystkie punkty, program, to co się działo w Krakowie i tutaj mamy przewodnik pielgrzyma po Krakowie. I tu są chyba te wszystkie takie punkty w Krakowie najważniejsze zaznaczone. Ścieżkami Jana Pawła II, krakowski szlak świętych, śladami świętej siostry Faustyny, informacje praktyczne. Także tu są takie turystyczne też rzeczy. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo na SDM, to było wszystko ok, nic się złego na szczęście nie stało. Na początku się jednak trochę baliśmy, bo jak sprawdzali bilety, no to nie do końca tak wiecie dokładnie, kto by chciał się tak przemycić, że tak powiem, to bez problemu by mógł moim zdaniem, ale potem rzeczywiście już ta ochrona była, policja na brzegach, wtedy już nas kontrolowali i bagaże i w ogóle, także no na szczęście się nic złego nie stało. Było dużo ratowników, służb bezpieczeństwa, no ale tak ogólnie na początku rzeczywiście miałam trochę obawy do tego. Także to by było na tyle w tym vlogu. Był on taki, tak jak powiedziałam, pogadankowy, taka relacja z SDM. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Jeżeli tak, komentujcie, subskrybujcie, dawajcie łapki w górę. Zapraszam również na moje social media, które macie w opisie, Instagrama, Snapchata. No i kto był na SDM, to dawajcie znać, czy macie jakieś pamiątki również, czy oglądaliście SDM w telewizji. No i to by było na tyle. Tak jak mówię, widzimy się w kolejnym filmie. Pa!